Stefania Biłas z Tarnobrzega jest pacjentką rzeszowskiej onkologii już w trakcie radioterapii. W przyszłym tygodniu czeka ją operacja. Nie jest do końca pewna, czy zielona karta przyspieszyła jej leczenie. Na pewno pomogła, ale ja wiem, nie znam się na tym, bo nigdy nie chorowałam. Długo pani czekała? No, czy miesiące. To dla pani dużo? No, dla mnie długo, bo to się człowiek denerwuje. Ale tak w sumie to chyba niedługo. Lekarze przyznają, że wiele zmian miało głęboki sens, a część z nich udało się z powodzeniem wprowadzić w życie. Mimo to ciągle uważają, że pakiet został wprowadzony za szybko i dopiero w praktyce okazało się, że wiele założonych w nim zasad, schematów i procedur nie działa tak, jak powinno. Jak przekonuje dr Jan Gawełko, w pakiecie w obecnym kształcie za dużo jest zapisów nieelastycznych i nieżyciowych. Pacjent mógł uzyskać kartę DILO albo u lekarza pierwszego kontaktu, albo w momencie zgłoszenia się do szpitalu. Takiej karty nie mógł wydać specjalista, chirurg czy którykolwiek inny. Przecież to nielogiczne. Pacjent musiał być odsyłany do lekarza pierwszego kontaktu albo do szpitala. A wszystkie nieprawidłowości, wątpliwości czy opóźnienia w sztywnym rytmie wyznaczonym przez przepisy dla szpitali mogą oznaczać tylko jedno – problemy, głównie te finansowe. Po ponad pół roku wiadomo już, że zapowiedzi o nielimitowanym płaceniu za wszystko, co związane z onkologią, a praktyka – to dwie różne rzeczy. Podział świadczeń na pakiet zwykły, podstawowy i pakiet onkologiczny powoduje, że mamy znaczące przekroczenia w pakiecie zwykłym, gdzie powstają nadwykonania rzędu kilkudziesięciu procent. Natomiast nie wykorzystujemy w dużej części pakietu onkologicznego, głównie poprzez bardzo rygorystyczny system ewidencji na bieżąco online karty DILO. Rzeszowski Ośrodek Onkologiczny w raporcie ministerstwa został wymieniony jako przykład placówki, gdzie NFZ nie zapłacił za jednego na pięciu pacjentów onkologicznych. Życie jest jednak bardzo bogate i narzuca szereg sytuacji nietypowych, związanych z tym, że kumulują się dwie, trzy metody leczenia, że pacjent był w jednym, drugim, trzecim szpitalu albo przychodni i nie wnikając w szczegóły, nie jest to proste i oczywiste, że przychodzi pacjent, wychodzi pacjent. A NFZ płaci bez problemów tylko za sytuacje jasne i oczywiste, bo tak zapisano w przepisach. Cała reszta jest weryfikowana, co często trwa tygodniami. A w tym czasie szpitale muszą finansowo radzić sobie same. I to zdaniem lekarzy i szefów placówek jedna z tych rzeczy, którą trzeba zmienić.